No dobrze, dzisiaj podążamy za Daystarem. Ewidentnie, witam wszystkich serdecznie na Motion Kids YouTubie i innych miejscach. Nie wiem, gdzie możecie oglądać, czy może oglądać na jakichś laptopach, palmtopach, tabletach i smartfonach i tym podobnych rzeczach. Po prawej stronie Millennium Daystar, mecz numer, nie wiem, czwarty mecz, jest chyba czwarty mecz, za którym podążamy za Daystarem. Życzymy mówiąc powodzenia. Do tej pory oczywiście wszystko wygrał, inaczej by go tutaj nie było. Nie ukrywajmy tego. Padło pytanie You Good. Namsar. Daystar pisze, że nigdy go wcześniej nie poznał. Imba. No tak, gra z Ergen to musi być Imbą. Więc nie ma co się dziwić. Whirlwind. Dzisiejsze nagranie jest na tak zwanym luzie. Ono jest na luzie, cały stream jest na luzie, stream jest wyluzowany, wszyscy jesteśmy wyluzowani, bo nie ma co się tutaj czymkolwiek stresować. Co ja tutaj patrzę, czy ja gdzieś coś czytam? Tak, czytam, zdarza mi się czytać. BO1, czyli do jednej wygranej, ostatnia taka runda, następna runda będzie już BO3. Byłoby fajnie, gdyby Daystar się dostał. O, Daystar idzie sobie na Dreamhacka, jak sympatycznie. Więc ostatnia runda przed już BO3. Zobaczmy, z kim może się Daystar, jeżeli wygra teraz, spotkać. Przyjrzyjmy się temu dokładnie. Szukamy. Jest Daystar, spotka się jak coś z... No, Daystar nie będzie miał łatwej zabawy w następnej rundzie, bo będzie albo Bishu, albo Strelok, więc albo dobry teran, albo nie najgorszy Protoss. Bardzo dobry teran bym powiedział, bo osobiście z tego co pamiętam, Strelok jest teraz na fali. Strelok i Happy. Teran w Europie nieźle sobie tną, w szczególności Happy swoimi mediwakami potrafi zrobić rzeźnie z każdego terana. Więc aktualnie trwa skautowanie Zerga przez Overlordy, poleciał na lewą stronę, nic nie znalazł, leci na prawą stronę, szuka i znaleźć nie może. A szkoda, że nie może tego znaleźć, a do tego wszystkiego mamy otwarcie przy użyciu Command Center, potem dopiero są reakcje dla Daystara. Więc otwarcie ekonomiczne na tak dużej mapie może sobie pozwolić na coś takiego. Tym bardziej, że jego przeciwnik raczej wątpię, żeby chciał, już zresztą widzimy, że tego nie zrobił, ale jego przeciwnik raczej nie kombinowałby żadne nic dziwnego, bo ta mapa jest zbyt duża na dziwne kombinowanie. A gdyby to było jakieś BO3, Best of 5, to jakiś ten 9 pulik oczywiście mógłby się tam pojawić i można byłoby go gdzieś wsadzić, no ale proszę Państwa, nie tutaj. Co jeszcze ciekawego mamy ze strony Namszara? Otóż Namszar, niech tak będzie. Na razie nic, wydobył 100 gazu, przestał wydobywać, standardowa zagrywka wszystkich zerbów, oni są łasi na minerały, wolą minerały niż gaz. We wczesnej fazie są lag, zero lagu, nic nie laguje, więc o tobie laguje, proszę pana. No ale Daystar też otworzył fajnie sobie tutaj z orbitala, będzie musiał się ładnie zabezpieczać. Jak się zabezpieczyć? Oczywiście miny były tutaj mile widziane, widzieliśmy Daystar grającego na tej mapie, była totalna jazda, totalna imba ze strony tego gracza na Hyuna. Wychodził z takich opresji, że już było po prostu po ptakach pozamiatane. Niestety te gry nie zostały przeze mnie nagrane z tego względu, iż nie wiem dlaczego zapomniałem je nagrywać. Zapomniałem odpalić nagrywanie chyba. No trudno, zdarza się czasami coś takiego. Miejmy nadzieję, że tutaj parę fajnych gier nagrałem. Co jest z tymi Heliumami? Są pierwsze dwa. Przeciwnik natomiast nie zagrywa nic ponad standard, czyli 4 lingi. No i trzeci command center dla Daystara. Będzie chyba grał to jakiś standard na swojego przeciwnika, coś co zapewne nieraz już grywał, czyli próba wjazdu Helionami, ale ja tutaj widzę w 6 minucie Roach Warren, a to oznacza mniej więcej tyle, że wow, chwilę mam 4 gazy, są tam szare, a dosyć dużo tego jest, to nie jest standardowa zagrywka. Tak się zwykle nie grywa. Dlaczego tak się zwykle nie grywa? Bo za dużo gazu. Chyba, że będzie szedł właśnie w ler i będzie chciał szybko dojść do mutalisków. Na to by wyglądało, a Roach Warren jest mu potrzebny tylko i wyłącznie na dzień dobry po to, aby odeprzeć pierwsze wjazdy Helionów.
innego pomysłu, to ja tutaj tak naprawdę w tym momencie nie widzę. Jak próba wbicia się. Te bara właśnie roczy, żeby przegonić Heliony, trzecia baza już jest w drodze. No będzie musiał się ostro napocić, jeżeli Daystar wjechałby na przykład czterema, sześcioma Helionami do środka, to te roczy mu za bardzo nie pomogą, jeżeli będą w złym ustawieniu. Muszą być dobrze ustawione i trzeba przeganiać. Fajnie, powolutku rozprzestrzeniany jest creep, 5 kryptomerów, ładnie, o to chodzi, rozprzestrzeniany na tak wielkiej mapie, jaką mamy teraz. Czyli Whirlwind to jest obowiązkowe. No i udało się jednego kryptomera zniszczyć, żeby się udało drugiego też. Więc 50 energii od Queenów właśnie poszło do piachu, nie tak jak miało pójść do piachu, no ale chyba czaicie o co mi chodziło, prawda? Jeśli się nie mylę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mamy 6 Helionów, doskonale to widzę. Facepalm, Emil nauczy się w końcu liczyć, no dobra. Więc sprawdźmy, jak to teraz dalej będzie wyglądało. Przypiekany jest creep, więc nie powiedziałbym, aby dobry creep sprint był ze strony tego zerga. Dajster zapewne jest zadowolony, bo powstrzymał rozprzestrzenianie. Jest tylko troszeczkę wysunięte. Ojojojojoj. Nidus Network, to dopiero Dajster będzie miał zabawę. Nie wybudował sobie tutaj nigdzie, jak widzicie, supply depot. No i właśnie... Nidus szykuje się do wyjazdu. Nie będzie łatwo Polakowi. Zobaczmy, jest 18 roachy i jeszcze speed na nich. No i chyba w tym momencie Polak zakończy swój udział w tej imprezie. Właśnie coś się odezwało. Są jakieś miny. Jest tutaj coś ciekawego? Nic. No, jest masa roachy. Co może jednak zrobić Polak i co powinien zrobić? Heliony do niczego mu się tutaj nie przydadzą, więc wpadamy rozwalać eko. Tu niech on sobie to odpuści. Oczywiście szybko adony zostały zniszczone i powinien w tym momencie ruszyć się swoimi Helionami nie do bazy, bo to mu nic nie pomoże, a rozwalić eko swojego przeciwnika, przecież tutaj nic nie ma. Tam nie było nic. Zabrać co się da, uciec z tym. No on wraca teraz niepotrzebnie całkowicie. Ile tych roachy siedzi już w środku? 24 roachy. Zabawiają się tutaj grzecznie. No i ucieka sobie tutaj pod creep. Niech ktoś pozbędzie się tego Nidus Network. Nikt nie chce się tego pozbywać. Dysart traci dużą część swoich SCV. 28 do 45. Marinesy to jeszcze próbują jakoś wybronić za mało tego wszystkiego. Pakujemy się do Medivaca i spierdzielamy gdzie się da. I to jest tak zwany fail. Fail ze strony polskiego gracza. Fail bardzo duży. W takim wypadku kolejne roachy w drodze, no to jest coś, co ja osobiście bardzo lubię. Ja lubię patrzeć, jak roachy wbijają się do bazy właśnie w taki przebrzydły, okropny sposób, jak teraz przy użyciu Nidus Network. To jest słodkie. Dysar myślę, że się nauczy w tym momencie i będzie pamiętał, żeby rozstawiać tu wszystkie swoje, żeby postawić zawsze jakiś supply dipowy, pilnować tego, czy Nidus Network jest. No i bez GG Rage Quit w takim wypadku. No dobra. Tak więc... Zong.